Polskie przedsiębiorstwa może wspierać każdy z nas, a najlepszym sposobem na to jest kupowanie polskich produktów. Jak je rozpoznać? Pomaga w tym darmowa aplikacja na telefony komórkowe. Po zeskanowaniu kodu kreskowego produktu wyświetla się informacja o producencie. Czasy pustych półek w sklepach minęły już dawno. Dziś wybór produktów jest ogromny, a wśród nich są te produkowane w Polsce, ale też za granicą. Raczej staram się polskie. A jak pani rozpoznaje te polskie? Różnie. Najczęściej jest napisane, czy jest polska, czy zagraniczne produkty. To, co mi potrzeba, to kupuję, a czy to jest polskie, czy zagraniczne, to akurat w tym momencie nie zwracam na to uwagi. 590 z przodu. Polskie. Tylko trzeba polskie kupować, nie żadne inne. I rzeczywiście, kodem kreskowym zaczynającym się od 590 oznaczane są towary wytwarzane bądź dystrybuowane przez polskie firmy. Ale jeszcze więcej informacji o produkcie poda nam aplikacja na telefony komórkowe Pola. Wystarczy zeskanować kod kreskowy, by dowiedzieć się, jaki jest udział polskiego kapitału w firmie producenta, czy produkcja odbywa się w Polsce, ale też czy firma jest u nas zarejestrowana i czy jest częścią zagranicznego koncernu. To wszystko przeliczane jest na punkty od 0 do 100. Może to pomóc w wyborze, zwłaszcza osobom, dla których ważny jest patriotyzm gospodarczy. Uważam, że jest znakomita. Uważam, że jest fajna, bardzo fajna. Poręczna, niesamowicie szybka, można powiedzieć błyskawiczna, fajna. Korzysta pan z telefonu komórkowego? Tak. Myśli pan, że warto coś takiego zainstalować? Myślę, że aplikację Pola warto zaaplikować, absolutnie. Tak. Oczywiście dla kogoś, kto jest ciekawy, czy produkt jest polski. Aplikację Pola można bez problemu odnaleźć w internecie, a jej zainstalowanie na telefonie zajmuje tylko kilkanaście sekund. Dane o firmach podawane w aplikacji są stale aktualizowane, w czym swój udział może mieć każdy jej użytkownik. Dzięki kupowaniu polskich produktów nasze pieniądze zostają w Polsce, napędzając polską gospodarkę. Ma to przełożenie na nasz PKB, nasze zarobki, emerytury, a także na stopę bezrobocia. Dlatego warto zastanowić się, co wrzucamy do koszyka, a pomoże nam w tym właśnie aplikacja Pola. Dla aktualności Arkadiusz Rogowski.